Kto wygrał, kto przegrał bitwę o głosy? Marek Durma, witam Państwa. Czas na powyborczy obraz dnia w programie Gość Aktualności. Ruch Autonomii Śląska po raz pierwszy w Sejmiku Województwa Śląskiego. Obok zwycięzców z Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zamykającego stawkę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niespodzianek nie brakuje. W wielu miastach aglomeracji śląskiej murowani faworyci do foteli prezydentów jeszcze raz będą musieli zakasać rękawy. No i walczyć o poparcie w drugiej turze. Po pierwszych komentarzach zdążyliśmy ochłonąć. Czas na wnioski. W Studiu Aktualności politolog dr Marek Mazur. Witam serdecznie. Witam. Panie doktorze, Sejmik Województwa Śląskiego wyraźnie dla Platformy Obywatelskiej wygrywają przedstawiciele, co ciekawe, partii rządzącej. Co to może oznaczać? O czym to świadczy? No myślę, że to jest jednak gdzieś włączenie się w tę tendencję ogólnokrajową, czyli słabość głównej opozycji Prawa i Sprawiedliwości. Platforma potrafi utrzymać poparcie w całym kraju, potrafi też utrzymać poparcie na Śląsku, czy przynajmniej w tych regionach, gdzie dotąd była silna, więc ja tutaj jakichś specjalnych, takiej specyfiki śląskiej nie dostrzegam. Ale ta specyfika śląska w Sejmiku Województwa Śląskiego jest. Mowa o ruchu Autonomii Śląska. Jak należy traktować właśnie ten sukces Rasiu? Czy jako ostrzeżenie wyborców dla tych partii, które sprawują w tej chwili władzę, czy odwrotnie, jako szukanie poważnej alternatywy? No ja myślę, że to jest przede wszystkim sukces tej organizacji. Rzeczywiście Ruch Autonomii Śląska potrafił zbudować pewną tożsamość na Śląsku i razem z procesem krzewienia kultury regionalnej, którą również wzbogaca czy wzmacnia nasze wejście do Unii Europejskiej, wzmocnienie regionalizmu, ta organizacja znajduje swoich wyborców, czyli wyborców zainteresowanych gdzieś większą decentralizacją władzy, czy no właśnie gdzieś związanych przede wszystkim kulturowo ze Śląskiem. Jeżeli chodzi o to, czy to było jakieś ostrzeżenie dla partii politycznych, nie sądzę. Myślę, że to jest przede wszystkim wyraz jakiejś kształtującej się, czy przynajmniej teraz uwidocznionej kultury regionalnej. Panie doktorze, ale wyraźnie Ruch Autonomii Śląska to chyba wyjątek od reguły, bo w skali kraju zdecydowanie wygrywały partie polityczne. No i tak się dalej dzieje. No jest też wyjątek na Dolnym Śląsku, to jest komitet wyborczy prezydenta Dutkiewicza. A tutaj, no dlatego podkreślam ten sukces konsekwencji i takiej spójności budowania przekazu, jeżeli chodzi o Raś. No to się udało się przekonać Ślązaków, że poza partiami politycznymi jest taka siła, szczególnie tutaj zakorzeniona w kulturze śląskiej, która może reprezentować tych, którzy szczególnie ze Śląskiem są związani. No i pewnie no jest to również jakiś wyraz takiego dezinteresu wobec partii politycznych, ale jak widać on ma bardzo w sumie nieduży wymiar, bo jak patrzymy na wyniki do sejmiku z 2006 roku, to tak naprawdę obniżenie swoich notowań odnotował tylko PiS. Mm-hmm. A nie panie doktorze, nie zaskoczyło pana aż blisko 10% poparcie dla właśnie Rasiu? No w tym sensie mnie zaskoczyło, tak. No, to była ta nieprzewidywalna chyba zmienna, jak bardzo ludzie będą się identyfikować z tą ofertą, no przede wszystkim w takim kulturowym wymiarze. No i tutaj jeszcze raz gratulacje i przede wszystkim gratulacje za konsekwencje, jeżeli chodzi o działanie tej organizacji, która dzisiaj mówi, że jest organizacją społeczną, ale chcąc nie chcąc, startując w wyborach, oczywiście jest organizacją polityczną. I myślę, że przed nimi jest teraz najważniejszy test, jak oni w tym Sejmiku Śląskim będą reprezentować interesy tych, którzy ich poparli, czy jak przełożą te, jak sądzę, przede wszystkim oczekiwania związane z tożsamością kulturową na postulaty polityczne, na efektywność polityczną. To jest kluczowa kadencja dla Rasiu i tutaj się rozstrzygnie pytanie, czy w przyszłości będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z taką śląską specyfiką, czyli organizacją regionalną w Sejmiku. Znamy już układ sił w Sejmiku Województwa Śląskiego. To podstawowe pytanie dzisiaj to jaka możliwa koalicja? Jakie są te najbardziej prawdopodobne scenariusze, pana zdaniem? No pewnie to jest pytanie przede wszystkim do polityków, bo to oni tam rozgrywają gdzieś w tej politycznej kuchni, ale jak patrzymy na wyniki, no to chyba najbardziej racjonalnym i najbardziej spodziewaną koalicją jest kontynuacja Platformy Obywatelska i SLD. Raczej mało prawdopodobne jest, że Platforma połączyła się
połączyła się z Rasiem, no ale to jest kwestia rozgrywania rozmaitych już takich zakulisowych interesów, którą będą się zajmowały pewnie partie polityczne. Panie doktorze, kto w takiej egzotycznej dość koalicji PO, SLD, Raś może stracić najwięcej? No ja myślę, że generalnie na koalicji z Platformą Obywatelską traci SLD, bo jeżeli SLD się wzmacnia, to przede wszystkim kosztem Platformy Obywatelskiej. I to jest problem SLD ogólnokrajowy i także problem, który będziemy mogli obserwować tutaj jak w soczewce na Śląsku i który chyba obserwujemy, bo pomimo tego, że SLD rzeczywiście wynik jest lepszy, no to jeszcze jest daleki od oczekiwań. A Platforma Obywatelska rządząc razem z SLD, no przestaje być partią postrzeganą w jakichś kategoriach bardzo opozycyjnych do SLD i te argumenty SLD, które miałyby przekonywać wyborców do niepopierania Platformy, ale popierania SLD, no będąc w koalicji, one naturalnie tracą na sile. Skupmy się teraz na batalii prezydenckiej. W Katowicach wygrywa Piotr Uszok, wygrywa w pierwszej turze, ale te poparcie sprzed 4 lat wyraźnie stopniało. O czym to świadczy? Czy to może dobra i skuteczna kampania kontrkandydata Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Godlewskiego? No ja myślę, że jednak przede wszystkim świadczy o pewnym zużywaniu się długo urzędujących prezydentów i to również dotyczy prezydenta Uszoka. Zużywaniu się pewnie związanym no, z jakąś niezdolnością, chociaż po zwycięstwie w pierwszej turze trudno mówić o jakiejkolwiek niezdolności, ale jednak z jakąś niezdolnością do przekonania do swojej wizji czy też do swojego programu większej liczby wyborców. Mamy przykłady w Polsce, gdzie prezydenci piastują urząd podobnie długo i mają niejednokrotnie wyższe poparcie, ale to są raczej wyjątkowe sytuacje. Chyba możemy obserwować tak w Katowicach, jak i w innych miastach na Śląsku, jak i generalnie w miastach na prawach powiatu w Polsce, że urzędujący długo prezydenci no, stoją przed coraz większym wyzwaniem i chyba ta elekcja, to już możemy obserwować w przypadku wielu z nich, powoduje przynajmniej konieczność przeprowadzenia drugiej tury, a być może będzie oznaczać koniec urzędowania. Myślę, że to jest naturalny rozwój samorządności gdzieś społeczeństwa obywatelskiego, chociaż wiele przemawia właśnie za tym, że ci prezydenci są silni. Ma to przede wszystkim związek ze słabością partii politycznych lokalnie i to też możemy obserwować w Katowicach. Ma związek z tym, że urzędujący prezydenci i w pewnym sensie możemy to też odnosić do prezydenta Katowic, potrafili przez swoje działania wytworzyć pewnego rodzaju sieć kontaktów biznesowo-polityczno-medialnych, które petryfikują określony układ i rzeczywiście stanowią w przypadku piastujących urząd bardzo, bardzo silny zasób wykorzystywany przez nich i w tej sieci, ja tego nie mówię tylko w sensie, to proszę tego nie postrzegać w jakimś sensie negatywnym, chociaż taki też może przybrać. Bardzo trudno się jest przebić przy dość niskiej aktywności społeczno-politycznej, przy słabej jakości partii politycznych. No nie ma inicjatyw, nie ma alternatyw na tyle popularnych, na tyle mocnych, żeby tych długo urzędujących prezydentów pokonać. I to jest problem nie tylko Katowic, ale generalnie polskich miast i z tym się na pewno trzeba zmierzyć. Panie doktorze, zaglądamy teraz do Zabrza. Czym wytłumaczyć wysoki wynik obecnie sprawującej funkcję prezydenta Małgorzaty Mańki-Szulik? To aż 75% poparcia. No ja nie potrafię bardzo precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, bo nie mam takich danych bardzo dotyczących konkretnie Zabrza. Ale gdy obserwuję rozwój kariery pani prezydent, bo to już jest start w wyborach prezydenckich w 2002 roku, a potem zwycięstwo takie bardzo, bardzo marginalne w 2006 roku, no to trzeba to chyba jednak wiązać z umiejętnością w sferze przede wszystkim symbolicznej, ale być może nie tylko, ze zdolnością, umiejętnością przekonania do siebie wyborców. No jak z tego, co mogłem bardzo powierzchownie obserwować, to pani prezydent była dość aktywna w mediach. Być może również problem z alternatywą polityczną na tym terenie, no to trzeba by posługiwać się już bardziej konkretnymi danymi, żeby do tego przypadku się odnosić. Moim i Państwa gościem był dr Marek Mazur. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie wydarzeń doby kwadrans przed 22. Do zobaczenia.